Mój syn Szymon przeszedł po urodzeniu ciężką chorobę nowotworową. Górskiego spotka Tomasz Wójtowicz, Tomasz Stędrowski, za nami pierwszy set pierwszego meczu 9. memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Rosja przegrywa z Włochami 30-32. Włosi nie najlepiej rozpoczęli ten mecz. Tak, Włosi właśnie rozpoczęli źle, bo od ataków w blok próbowali też i kiwek, także była przewaga już spora Rosjan i wyglądało na to, że Rosjanie spokojnie, bez problemu wygrają tego seta. Natomiast potem no, przytrafiły się też i błędy Rosjanom, którzy grali niepewnie, bardzo niepewnie, i tutaj nawet były zmiany. Trener Alekno dokonał kilku zmian, ale to też nie pomogło. Było sporo błędów po jednej i po drugiej stronie. No właśnie, o błędach mówisz, Tomek, solidarnie, po 11. Po 11, ale to jest w jednym secie, więc to jest bardzo dużo. No, 9 bardzo dużo błędów. Bloków włoskich, 6 rosyjskich. Przyjęcie Włochów na poziomie 33%, atak na poziomie 26%. Lepsze przyjęcie Rosjan, ale atak na poziomie 24%. No, nie najlepiej to wszystko wygląda, jeśli chodzi o statystyki. Drugą partię rozpoczynać będą Rosjanie. Wspomnieliśmy, że w pierwszym secie ta gra była bardzo niepewna, niedokładna, nieprecyzyjna. Zobaczymy, jak to będzie. Już może zespoły się dogrzały. Rozpoczęli Włosi bez Michała Łasko, za to z Giulio Sabbim, który nieźle wprowadził się do gry. Ale pierwszy punkt w tym drugim secie zdobywają Rosjanie po ataku Muserskiego z przesuniętej krótkiej. Sabbi trafił w boisko. I Sabi, tak jak już zauważyliśmy, ma taki styl ataku właśnie. Bardzo szybka ręka, dynamiczny taki wyskok i mocne uderzenie. Simone Butti. Za niska piłka do Muserskiego, ale... No taka trochę ratunkowa kiwka środkowego reprezentacji Rosji. Kiwka ratunkowa, ale okazało się, że bardzo skuteczna, bo nabiegający Sabi dostał gdzieś po barku i piłka wleciała w aut. Muserski. Sowani, dobre przyjęcie, a Mastrangelo. Kiwnął lekko na blok Wołkowa. No i tam sobie panowie uśmiechy wymienili. No tak, dostałem, że to powiedział przykro mi, ale niewiele, ale był w aucie. Ale już teraz atak Wołkowa znakomity obok bloku Mastrangelo. Michajłow. Sabi, samoasekuracja Grankina. Będzie kontra. Maksim Żigałow, który pozostał także na boisku w drużynie rosyjskiej. No teraz po bardzo ostrym skosie atakował ten młody siatkarz. Tutaj jeszcze popatrzmy. Sabi zaskoczony. Nie wyszedł w szóstce Denis Biryukow w tym drugim secie. A to już jest świetna zagrywka Michajłowa. Tam próbował jeszcze Andrea Dziowi, ale no wobec tak mocnych zagrywek i tak dobrze pokierowanych są bezradni.
Maksim Michajłow. Sabi. No, i korzystają z tej przechodzącej piłki Włosi. Zdobywają trzeci punkt w tym drugim secie. No ale tam nieporozumienie, tam w ogóle nie, Rosjanie nie skoczyli, nawet nie próbowali ratować tej wystawy. Marłoty. No, Wołkow jednak przedarł się tutaj, taki mamy pojedynek między Mastrangelo a Wołkowem i to widać od mniej więcej połowy pierwszego seta. Tak, tutaj w tej chwili Mastrangelo no ułamki sekund nie zdążył przełożyć na drugą stronę, to wystarczyło. Żigałow. Maksim Żigałow, 203 cm. Mówiliśmy już o nim w pierwszym secie. 22 lata z Lokomotivu Białgorod. No to kolejny nowy siatkarz w reprezentacji Rosji. Skrót, ale nie zaskoczył Savaniego. Broni Grankin. Taras chciej. Niskie chyba te krótkie, nie mógł się teraz przebić Wołkow na drugą stronę. To za wysoka kiwka Michajłowa. Jeszcze wyasekurowali się Włosi. Ale kolejną kontrę mają Rosjanie. Taras chciej. I to będzie punkt dla reprezentacji Rosji. 8-3. Pierwsza przerwa techniczna w secie drugim. Tak, no ładna akcja, długa. Tym razem wygrana przez Rosjan. No zobaczymy, spora przewaga, ale to i w pierwszym secie wydawało się, że Rosjanie no łatwo pokonają Włochów. Исходный как со знаком, Трайцы ничего не выдумывает, посмотрите на него. Пасует качественную передачу в 4, качественную в 2. Исходный быстро приходим и туда засовываем лань. Вторая передача. Мужички, постарай, творчески подойдите, как сейчас, ближе к сетке, отыграться, чтобы это, когда на 3 метра, ничего не сделаешь. Поехали. Tutaj teraz indywidualna rozmowa z Siergiejem Grankinem. Tutaj parę jego rozegrań. Tak, zostawiało wiele do życzenia. No, bardzo precyzyjnie trener Alekno tutaj wyraził się. Wyraził się i te błędy wychwytuje, mówi co należy poprawić. Bardzo dobra przesunięta krótka Mastrangelo obok Wołkowa. No i tak, faktycznie tutaj nawzajem sobie tak mijają się lub lokują. W tej chwili znowu uśmiechy. No to zaraz Wołkow pewnie będzie atakował. Teraz za chwilę dostanie. Ale nie tym razem, bowiem Mastrangelo zepsuł zagrywkę. Rosjanie prowadzą 9-4. A Mauro Berutto na bieżąco notuje na tej swojej desce. No. Niewiele. Brakowało naprawdę niewiele. Giulio Sabbi. O, Sokołow przewrócony zagrywką Sabiego. Dziowi. Muserski. Sabi doskonale ustawiony w tej obronie. Bardzo dobry, dobra obrona. Muserski. Dość daleko grana ta krótka w kontrze od siatki. Ale Muserski no, poradził sobie świetnie.
A tu było boisko właśnie. Tak, tutaj teraz widzimy. Siergiej Grankin. Savani. No, też bardzo klasyczny atak dla tego siatkarza, tak, właśnie, bokiem do siatki. Właśnie tutaj chyba pierwszy raz, bo wcześniej widzieliśmy takie mocne, bardzo mocne ataki, a tutaj jeszcze technicznie dołożył zmianę kierunku ataku. Tarastiej. To jak na razie jeden z niewielu dzisiaj udanych ataków Tarasa Chtieja. Tak, jeszcze taki mocny. No tutaj co prawda był pojedynczy blok i Marłotti, który no jest taki bezbarwnym zawodnikiem, nie rzucający się w ogóle w oczy, takim troszeczkę sprawie anemicznym. Marłotti. Nie w tą stronę, bo miał już na ręce do piłkę. Chyba był zbyt pewien siebie. Simone Butti zagrywał. Nie mają Rosjanie dokładnego przyjęcia teraz. Błąd w ataku. Żigałowa. Tak, no same błędy, było złe przyjęcie, potem jeszcze gorsza wystawa, a potem fatalny atak. No nie jest to spotkanie taki stojące na wysokim poziomie, na pewno. Pierwszy set, mimo iż na pewno zacięty, wygrany 32 do 30 przez Włochów, też zachwycić nie mógł, choćby przez liczbę popełnianych błędów. Lokowany Sapi. Tak, no tutaj... Sabi ma chyba taki atak cały czas mocny, nie widzimy żadnej kombinacji. On wychodzi w górę, uderza mocno, a tu był potrojny blok, no, tu głową muru nie przebije. Dmitrij Musterski. Mastrangelo. Teraz Wołkow już nie zareagował, bo zdaje się chyba trochę podenerwowany środkowy. No tu się na pewno reprezentacji Rosji, bo parę razy Mastrangelo już mu dość poważnie uciekł. To już nie był. Już nie oddał mu uśmiechu. Poważny, chyba troszeczkę właśnie się zdenerwował. Dragan Trawica. No niepotrzebne po bardzo ładnej akcji. Zaraz potem zepsuta zagrywka. Michajłow. Mocna zagrywka Savaniego. No, a tutaj poradził sobie teraz z tym podwójnym blokiem Giulio Sapi. To Marłotti. Chyba atakował. Tak jest. Ale dobrze wycelował gdzieś tam po końcówkach palców. To był taki za słaby Tomek atak, bo Sabi tutaj raczej takich celowanych nie ma. Gdzieś mi ta jedynka się schowała. Zagrywka Pilnicha. Mastrangelo. To nie była mocna zagrywka. Chtiej teraz po rękach Sabiego na pewno. Tak, uderzenie już tutaj. No widzimy rozrzucone ręce w bloku, troszeczkę chyba Sapi usiłował i prosto, i skos, a tu piłka po środku. Wołkow.
Savani, blokowany przez Grankina. No, wybrał się po prostej, po tym zdecydowanie niższym, ale to, że Grankin umie blokować, wiemy nie od dziś. No i proszę, bardzo ładnie. Druga przerwa techniczna, prowadzenie Rosjan zdecydowane, 16 do 11. Ultima cosa, sta giocando con ricezione buona, meno dietro, con l'opposto in seconda linea. Dice Sava tutte e tre le volte. Vogliamo partire un po' più stretto? Perché un secondo tempo è passato tanto quello, ma se non si può, se qualcuno di sentire che sta facendo quello, dai, dai! Mamy zmianę. Drużynie Włoch, Simone Parodi zmienia Gabriele Maruotiego. A zagrywał będzie Aleksander Wołk. Na drugą stronę to przyjęcie, tam wystawiał rękę Dragan Prawica. Ręka i po głowie. Jeszcze. Teraz w tej chwili potrząsa troszeczkę, żeby dojść do siebie. Ponownie Wołkow. O, wybronili się Rosjanie. Będzie Grankin w roli atakującego, ale to się źle dla niego skończyło. No tak, no tutaj to po prostu już piłka była po prostu na rękach. I Grankin uderzył tak, jakby uderzył bezpośrednio. Odbił się od tego bloku. Sabi. O, doskonała zagrywka. Nie utrzymał tej piłki Sokołow. Tak to Sabi podrzucił mocno do przodu piłkę i nawet były obawy, że nie zdąży, uderzy w aut, ale bardzo ładnie zmieścił. Jeszcze raz Sabi. Teraz też bardzo mocno, ale ta piłka miała taki lot koszący, zaskoczyła znów Sokołowa i zaczynają Włosi odrabiać strat. Lechner chyba zmierza do sygnalizatora czasu. Tak, będziemy mieli przerwę na żądanie rosyjskiego szkoleniowca. Choć Rosjanie prowadzą jeszcze 17 do 14. No i wracamy do gry. Ponownie Sabi. No, ma tutaj bardzo dobrą zagrywkę Sabi, ale przyjęli Włosi
Czyli Rosjanie jeszcze wyprowadzili krótką. No i tutaj Muserski. Bardzo duży pułap ataku. Grankin. O, teraz doskonale popracował blokiem Muserski. Michajłow miał na rękach Parodi. I mamy przerwę dla trenera reprezentacji Włoch, Mauro Berutti. Grankin. Nie trafił w boisko Budki, chociaż innego zdania są Włosi. No dużo tych dyskusji dzisiaj. No zaraz zobaczymy. To jest aut. Savani. Po bloku atak Chtieja. No, tutaj nie zaryzykuje na pewno Sabi. Kontra Rosjan. No to chyba była najładniejsza akcja jak do tej pory. Doskonale rozegrana przez Grankina. Zobaczmy ta piłka na drugą linię. Tak, no tutaj poszedł Muserski, no musieli skoczyć do niego Włosi. No i bardzo dobre tempo. No Ilnik, tak blisko. Kolejny jego udany atak w dzisiejszym meczu. Parodi. Bardzo ładnie tutaj chyba było tylko miejsce na piłkę. Zmieścił się, popatrzmy. Tak, no tak, jest... tutaj gdzieś jeszcze. Ułamek sekundy później zderzyłby się z blokiem. Buti. Michajłow. No tutaj nie było siły. Bardzo wysoko zapana piłka, do tego mocna po skosie. Tak jest. No, piękne minięcie bloku. Zmiana w drużynie Włoch. Ponownie na boisku Andrea Barry, który zmienia Christiana Savaniego. A teraz o przerwę prosi trener Mauro Berutto. To trudna sytuacja Włochów w tym secie. Przegrywają 16-21, ale przypomnimy, to Włosi wygrali pierwszą partię 32-30. I to spotkanie już tam tutaj trwa ponad godzinę. Dmitrij Muserski.
Dragan Dravica. Spokojne przyjęcie Gdzieja. No i teraz Bołkow powinien się uśmiechnąć do Mastrancza. Tak, kompletnie nie miał problemu ze skończeniem piłki. Ale to jest jedno pewne. Jeżeli mają odpowiedni pułap i Bołkow i Muserski, to wtedy no, prawie niemożliwe ich złapać na blok. Michajłow. No, tym razem out. Powróci Savani. A zagrywa Simone Parodi. Parodiego nie było na Lidze Światowej, na finale tak samo Mastrangelo czy też Dziowiego. To są zawodnicy, którzy dołączyli do reprezentacji już po finale. Żygałow pod siatkę za Grankina. A zagrywa Dimitri Ilnich. Dobrze ustawiony w asekuracji Dziowi. Obok bloku. Giulio Sabbi atakował, a w drużynie rosyjskiej mamy już zmianę powrotu. Mastrangelo. Cóż tam powiedział Tomek? Tego nie powtórzę, Tomku, przepraszam. To na antenę się nie nadaje. Wołkow. To jest piłka setowa dla reprezentacji Rosji. Savani. Wołkow. Butti sam się wyasekurował. Koniec drugiej partii. Muserski skutecznie w bloku. 25 do 19 wygrywają Rosjanie. W całym meczu mamy remis 1 do 1. Mój syn Wiktor cierpi na autyzm. Gdy usłyszałam diagnozę, przeżyłam szok i długo nie chciałam pogodzić się z losem. Jednak największym problemem jest u niego brak koncentracji. Systematyczna rehabilitacja to dla niego jedyna szansa na pokonanie choroby. Wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7531, pomagasz chorym dzieciom. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Do jednego. Reprezentacja Rosji prowadzi z reprezentacją Włoch w rozpoczynającym się dzisiaj 9. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Dwa sety na pewno zacięte w końcówce. 32 do 30. Pierwszą partię wygrywają Włosi. Druga pewna wygrana Rosjan do 19. No i ta trzecia Rosjanie 32 do 30. Powiedzmy sobie otwarcie, jakieś wielkie siatkówki tutaj, Tomek, nie widzimy. Od czasu do czasu pojawiają nam się akcje, jak choćby tam przed chwilą Luigi Mastrangelo, czy ta Tarasa Chtieja. Tak, ale obie drużyny raczej grają na, powiedziałbym, nieco ponad 50% swojej możliwości. Na pewno tutaj sporo błędów. To nie jest taka stuprocentowa koncentracja. Zresztą widzimy, że też i emocji nie jest za wiele, tam kilka protestów nie można zaliczyć do jakichś wielkich emocji. Także jedna i druga strona, no Rosjanie w ogóle absolutny spokój zachowują, tutaj trener Alekno bardzo spokojny. Natomiast tak, no wynik pokazuje, że jest zacięty mecz, ale nic wielkiego i specjalnego nie ma.
Michajłow wcześniej ataku nie skończył. Łasko, Safani, Sokołow. Oj, Biriukow musi przebijać piłkę na drugą stronę. Łasko. No, patrzymy na liczbę popełnianych błędów. Aż 12 punktów Rosjanom dostarczyli Włosi w tej trzeciej partii. Podobna sytuacja w pierwszym secie. Włosi aż 11 punktów. To już w tej chwili mamy 29 punktów po własnych błędach stracili Włosi. A Rosjanie 24, także jeszcze nie całego seta. A czyli to jest odzwierciedlenie tego, o czym mówimy. No ale nie ma się co dziwić. Jeszcze do mistrzostw Europy na pewno trochę pozostało i tutaj należy się spodziewać zaciętych pojedynków. Kto wie, może dopiero w finale. Na pewno, bo to jest przecież etap jeszcze przygotowań. To nie jest forma taka meczowa i tutaj się przydarzają błędy. Na pewno to wszystko jest dobrze obserwowane. Trenerzy, no ale będą... to już jest ostatni sprawdzian przed to jest ostatni, mistrzostwami Europy. No tak, tutaj już powinny być jakieś oznaki formy, ale jak na razie te oba zespoły nie pokazują tego, co się powinno. Przypomnijmy, mistrzostwa Europy rozpoczynają się 10 września. Muserski. Nie wiem, czy tutaj auto nie było. Nie popisał się teraz Trawica. Oj, Michajłow, i to jest znów cała seria błędów. Tak, no tu bardzo często się zdarza, że padają 3 punkty w serii po jednej stronie, a potem zaraz jest odpowiedź i przeciwnik też popełnia 3 lub 2 błędy. I kolejny błąd, tym razem z zagrywki. Savani, daleko, po przekątnej w narożnik boiska, bardzo pewny atak. Tak, no zdecydowanie tutaj najlepszy zawodnik Savani, najpewniejszy. No i można powiedzieć Master Angelo, który no swoją rolę spełnia dobrze, bardzo skuteczny, na wysokim procencie. Łasko. 5-4 dla reprezentacji Włoch. Był tam podwójny blok, ale teraz sobie Wołkow poradził. Tak, no w jakiś sposób tam troszeczkę źle ułożone ręce i ta piłka nie została zatrzymana. Wołkow. Na drugą stronę to przyjęcie. Maksym Michajłow. Aleksander Wołk. Oj, oj, oj. Zagrożony sędzia liniowy.
ale zdążył podnieść chorągiewkę. Chorągiewka podniesiona, noga w nogę trafiona. Dragan Drawica. Lockout. Michajłow zrobił naskok i potem musiał poczekać na wystawę, na piłkę, chyba zbyt wcześnie. Ale udało się szczęśliwie, piłka wratuje w aut. Siergiej Grankin. Skrót na Mastrangelo. No i radzi sobie świetnie ten doświadczony środkowy reprezentacji Włoch. Marłotki. Rzutka. Przesunięta krótka, ale to jest zawsze bardzo ryzykowne. Nie trafił Muserski. Muserski półhakiem chciał się jeszcze ratować. On był po prostu już tutaj tuż przy siatce. Za daleko, za blisko siatki skoczył. Siedmiu prowadzenie reprezentacji Włoch na pierwszej przerwie technicznej w czwartym secie. Gabriele Marłotti. Zupełnie nieudane to przyjęcie Tarasa Chtieja. Marłotti bardzo nieprzyjemną zagrywkę posłał. No właśnie, taka nie była bez rotacji do przodu, tylko jeszcze taką boczną jakoś dostała i trudna do przyjęcia. Sawani teraz bardzo ładnie wystawił Muserskiemu. Nawet nie miał pretensji, czy za niska, za wysoka, chyba idealna była wystawiona. No, powoli nam się to wszystko tutaj dzieje. Nie spieszą się oba zespoły z wykonaniem zagrywki. Dodatkowo jeszcze popełniają błędy. Mastrangelo. W tym secie nie będzie więcej błędów niż wcześniejszych. No, może to być rekordowe spotkanie pod tym względem. No, tutaj denerwuje się trochę chyba Władimir Alekna, bo widzi co się dzieje, że trochę rozchodzi się ten mecz. Właśnie o to chodzi. Łasko. Mocno. Blok przesunięta, krótka, Wołkow. I 10 do 10. Tak, wiemy, że to jest ostatni taki poważny sprawdzian przed mistrzostwami Europy, ale naprawdę w dzisiejszym meczu tych oznak jakiejś formy takiej już wielkiej nie ma na pewno. Zbliżonej do tej właśnie najwyższej na pewno nie ma. A tutaj też na pewno, Tomek, trudno się spodziewać, żeby drużyny wszystko pokazały w tym turnieju. To jest jeszcze pewnie sprawdzenie pewnych ustawień. Ja myślę, że w tej późniejszej fazie na pewno możemy spodziewać się lepszych spotkań. Ja bym się nie martwił tutaj o przeciwników. Bardzo nas będzie interesowała forma naszej drużyny.
Oczywiście. Po prostu teraz oceniamy ten mecz i to nawet nie chodzi o jakieś zagrania szczególne i tajemnicy trzymanie, ale dyspozycje poszczególnych zawodników jeszcze w tej chwili nie są najwyższe. No będą grać Rosjanie z Czechami też tutaj. To spotkanie mnie ciekawi, bo przecież oni spotkają się w grupie na Mistrzostwach Europy. Piłkarskie reprezentacje w takich sytuacjach wycofują się z turnieju. Nie chcą się spotykać. Michajłow. Mocna zagrywka w Savaniego. Nie wyprowadzili kontry Rosjanie, ale i Włosi też zupełnie bez tempa ta akcja. Biryukow. No i po niedokładnościach, pomyłkach w drużynie włoskiej, po złych wystawach, to Rosjanie zdobywają punkty. Dwanaście do 12. Tam nie wiem, czy tutaj o czasie rozpocznie się drugie spotkanie Polska-Czechy, planowane na 20:30. Paut Michajłow. Krystian Savani. Jest taka wymiana może grzeczności. Ja zepsułem. Tak, trochę odnoszę wrażenie, jakby obie drużyny za karę miały grać ten mecz. Chodzi, że tutaj już nawet radości nie ma ze zdobytych punktów. O, Soko teraz złapana piłka przez Maruotiego. Tam wysoki blok. Rosjan. Ale dobrze uderzona właśnie po dłoniach. Jeszcze nie zdołali nakryć piłki Rosjanie. Zaraz jej. Aleksander Wołkow. Wcześniej skaczą do bloku Muserski z Grantinem. Maruotti gdzieś po raz kolejny przedarł się. Tak, no nieraz Muserski za wysoko gdzieś tam pod łokciem przelatuje piłka. Prawica. Blokowany Taras Tiej. 16 do 14 prowadzenie reprezentacji Włoch na drugiej przerwie technicznej. Trzecie, czwarte. No tutaj Michał łasko dołączył, zamknął dziurę. To jest zona. Linia, szóstaje zona. Jest tak, jest minus, pił centr площадки. Как это закрыть? Нужно дойти туда, перевести руки. Что-то не перевезли. Там наверху ударил, кисти слабые. Зачем это? Подавайте все флот. Флот подавайте, не ошибайтесь. Зачем, если мы со знака с минуса ничего не делаем? Я
chyba trochę zdenerwował się teraz Władimir Olekna. Tak, do zadowolenia dużego w głosie jego nie słyszeliśmy. Dragan Trawica. To mocno, ale tu świetnie grają blokiem. Włosi, teraz nie skończył Mastrangelo, teraz Chtiej blokowany, nie po raz pierwszy dzisiaj, nie jest to najwyższa forma Chtieja. Absolutnie zgadzam się z tym, że dzisiaj naprawdę bardzo nierówno, niepewnie gra, zresztą nieskutecznie. No i będzie zmiana. Ilnik, którego już dzisiaj widzieliśmy, zmienia Chtieja. To powiem Ci, że te zmiany też nie za bardzo wnosiły. Też bardzo dużo pomyłek i zmianowi popełniali. To wszystko taka gra w kratkę. Totalnie tutaj przyjmuje Sokołow. Kontra Włochów, przesunięta krótka. Dobrze to teraz rzucił pod rękę do Mastrangelo Trawica. Czteropunktowe prowadzenie Włochów. Właśnie, tutaj za darmo przebijana piłka, dobre dogranie, no i bardzo precyzyjna pod rękę Mastrangelo dostał, bardzo ładne minięcie. No dzisiaj gra bardzo dobrze na środku, to już mówiliśmy wcześniej. Rankin, druga piłka, agresywna kiwka. Sergiej Grankin, no, nie zaskoczy Mastrangelo tymi skrótami, ale Włosi teraz zaczynają popełniać własne błędy i trwonić dość wysoką przewagę. O tym wspominałem, że tu padły trzy punkty w serii, ale za chwilę to popełnia druga drużyna i rewanżuje się jakby przeciwnikowi. No, Sokołow i wpycha tę piłkę Dimitry Ilnik. Tutaj protestują Włosi, że cztery odbicia. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo tu Muserski wcześniej dotknął. No to sędziowie źle policzyli, a teraz kolejny własny błąd. No i z tej czteropunktowej przewagi Włochów już kompletnie nic nie pozostało. No właśnie, to jest ten przykład, że wcześniej Rosjanie stracili w serii punkty, a teraz Włosi. Simone Parodi zmienia Gabriele Marłotiego. Ale za chwilę może być odwrotnie. Grankin. Mastrangelo, no siła duża, trzeba powiedzieć, bo tutaj przesunął się i Michajłow, i Muserski. Taki blok sforsował. No i sforsował właśnie chyba tylko siłą, bo słyszeliśmy odgłos uderzenia po rękach. Ale też teraz odpowiedź natychmiastowa. Michajłow wyraźnie nabrał ochoty do gry. Też taki był moment, że prawie niewidoczny, bardzo rzadko atakujący. Właśnie nie jest wykorzystywany za dużo. Ilnik. Rzucone w siatkę łasko. Fawani. Bardzo dobry atak. Tak, taki z opóźnieniem, ale naprawdę wysoko i daleki atak. Trudny do obrony. Luigi Mastrangelo. O, doskonały atak ze środka, z drugiej linii. Ilnik. No, blok kompletnie pogubiony. Butti poszedł w lewą stronę. Na lewy atak.
Natomiast atak był z drugiej linii, ze środka. Od czasu do czasu pokazują Rosjanie. No właśnie, te swoje są takie rodzynki, to są po prostu możliwości. Ale też nie ma się co dziwić. Ciowi, Savani i block out. I znów Włosi na prowadzeniu. Łasko. Michajłow, kolejne jego przyjęcie. A teraz trawica zamyka prostą. Juliukow dzisiaj też słabsza postawa, słaba. Właśnie mówiliśmy, te zmiany nic nie dają, bo no, wchodzący są też w nie najlepszej formie. Przerwę wykorzystuje Władimir Alekna. Не забьешь ты, не забьешь, там это люди работают и знают. Это самое, блядь, простое, что можно закрыть. Развернуть их гостевой блокер. Внимание, солнце, что-то разверните руки в поле. Там специально как-то... Ровно, вообще, Łasko. O, świetnie tutaj Dziowi ustawiony w obronie Savani. Odbudowali Włosi przewagę 23-20. Widzieliśmy Savani, aż wydmucha powietrze. Że się mu udało, odetchnął mocno. No i jesteśmy na razie blisko tiebreaku. Michał Łasko. Michajłow. Jeszcze jedna piłka do Michajłowa, teraz zdecydowanie lepsza. Tak, i tutaj Savani, piłka między jego rękami ucieka w aut. Zobaczymy, Michajłow potrafi swoją zagrywką doprowadzić do wyrównania. No proszę, no, właśnie. 22-23. Już dzisiaj mieliśmy takie sytuacje, kiedy ta piłka przewijała się na drugą stronę. Rutto prosi o przerwę. Maksim Michajłow. No, ale w boisko nie trafił po tym czasie. Włosi mają piłkę setową. Będzie zagrywał Savani. Nie będzie ryzykował. No właśnie, tam sobie nie krzyknęli. Ale tutaj wybronił tę piłkę Michajłow. Fatalnie. Fatalnie teraz tą wystawą, bo to trudno mówić o rozegraniu. Włosi wygrywają 25-22. Za kilka minut w Katowicach będzie tiebreak.
córeczka Maja urodziła się z wadą genetyczną. Jej rozwój jest jak wyścig z czasem, bo to wszystko, co uda nam się osiągnąć w ramach rehabilitacji, będzie procentowało w przyszłości. Wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7531, pomagasz chorym dzieciom. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Dwa do dwóch meczu Rosja-Włochy w pierwszym dniu 9. memoriału Huberta Jerzego Wagnera, rozgrywanego w katowickim spotku. Wyniki na Państwa ekranach. No, te sety mogą trochę tutaj wprowadzać w błąd, 32-30, ale aż tak zacięty mecz to nie jest, na pewno. Jakichś wielkich emocji tutaj nie mieliśmy w tych czterech setach. Zobaczymy, może w tym tiebreaku ta sytuacja nam się wreszcie rozwinie. No, na pewno kilka albo kilkanaście dobrych akcji z jednej i z drugiej strony, które mogły się podobać, ale też cała masa własnych błędów, które popełniają oba zespoły. No tutaj na pewno zachwycić nie może. Zachwycić nie może, masz rację, tutaj powiedziałeś. Kilka akcji widzieliśmy, ale to jest za mało jak na tak długi i patrząc na punktację zacięty mecz. Początek tiebreaka, Michajłow, łasko broni tę kiwkę, Savani, no niezawodny. Absolutnie najlepszy gracz we włoskiej drużynie. Teraz jej tutaj gdzieś uderzony w głowę. Simone Parodi. Mastrangelo. No, tam za dużo chyba tych odbić, tak jest. Tak, no tutaj jest w ogóle kilka spadła i kilka razy odbił Wołkow. No i mamy zmianę na pozycji rozgrywającego. Aleksander Budko zmienia Siergieja Grankina. Budko, drugi rozgrywający reprezentacji Rosji, który no, bardzo dobrze się zapisał w tym turnieju finałowym, finałowym meczu z Brazylią. Półtora seta minęło i został zmieniony Grankin. Być może sobie Państwo przypominają tę zmianę. I Budko w dużej mierze poprowadził do zwycięstwa reprezentację Rosji w tym meczu. Wołkow. Zamysł dobry, ale wykonanie gorsze. Mastrangelo. Aleksander Budko. No i tak na przemian właśnie mamy taki obraz w tym czwartym secie, zwłaszcza seryjne błędy, zwłaszcza zagrywce. No i złapany Muserski. Przesunięta krótka, tam poczekał sobie Simone Budki. No tutaj bloku na środku nie widzieliśmy na Muserski. To on się najwyżej pomylił, ale nie uderzył blok. 5 do 2, prowadzą Włoś, łasko. Teraz chciej. No wybita piłka od bloku. Tym razem punkt dla Rosjan.
Jej zagrywał. Dobre przyjęcie. Savani po prostej. No tutaj bardzo dobrze i precyzyjnie, bo to potrzeba naprawdę dużej precyzji. Ta piłka jest co prawda odpowiednia, bo ona jest do antenki lecąca. Jest ułatwieniem, ale też i trzeba odpowiednio poprowadzić rękę. No, potrafi Savani uderzyć we wszystkich kierunkach. Musarski. No tutaj już nie było. Teraz chyba Butki tylko wiatr poczuł na rękach, bo tak był zadowolony z tamtej poprzedniej akcji. Żadnych problemów nie było. Odpowiednia już była wysokość. Butki. Butti. No i był tutaj Michajłow blokowany, ale... No, zbyt późno dołączył Master Andrzeja. Nie padła ta piłka w boisko. Zagrywka Michajłowa, parodii, kiwa fałd. Tak, ale został wyraźnie przez trawicę wrzucony w siatkę. Bardzo nieprzyjemna piłka. Pomysł dobry, chciał po rękach wypchnąć na zewnątrz, nie udało się. Michajłow. Będzie zmiana stron, dwupunktowe prowadzenie reprezentacji Włoch. Dwadzieścia dwie zagrywki zepsuli Włosi do tej pory. Przepraszam, bo do czwartego seta, do końca czwartego seta. Patrzmy teraz, ile Rosjanie. 20. Czyli w sumie no, prawie 42 zepsute zagrywki. To trochę dużo jak na tej klasy drużyny. Jak do nakładamy następną. Tak, jak do tej pory 30, bodajże 8 punktów oddali Włosi, a 33 Rosjanie. Tak, no lepiej tu nie spoglądać te statystyki, bo te dwie drużyny jakimś nadzwyczajnym widowiskiem nas nie uraczyły, bez względu na to, co by się dalej stało. Sędzia liniowy pokazał boisko, natomiast sędzia główny. To była linia. Skończył tego ataku Michajłow, kontra, Łasko, blockout i 10 punkt dla Włochów. No jeszcze jedna, dwie akcje i może być bardzo trudno do odrobienia. Parodi. Wołkow.
radzi sobie Dziowi. No, łaska tutaj musiał hakiem atakować. Ale Mastrangelo cały czas świetnie spisuje się w bloku. Bardzo dobrze. I w ataku, i w bloku. Tutaj obok Stawaniego dzisiaj jest najlepszym zawodnikiem w drużynie włoskiej. No, Muserski mocno nabił na blok i Budko znalazł się teraz w ataku. Zaskoczył wszystkich. Bardzo dobrze to zrobił. Skoczył z miejsca. Tak się jeszcze odwracając, bo popatrzmy, on był prawym barkiem do siatki. Aleksander Budko. Savani. Po bloku. 12-9 prowadzą Włosi. No i Włosi coraz bliżej tego 15 punktu, a 3 punkty przewagi. No, tylko 2 w tej chwili. Teraz Chciej. Prawdopodobnie był to aut, ale Parodi jednak przyjmował tę piłkę. Włosi prowadzą 13-10 i są bardzo blisko nad zwycięstwem nad reprezentacją Rosji. Jeszcze o przerwę poprosi Władimir Alekna. Там бьет, не так, бьет в поле, в линию, в поле, не блок, а в поле, в линию. Прыгни, блядь, правую руку положи на антенну. Антенну прямо, правую руку положи, пожалуйста. Один раз, раз сделай, да. Вот, пацан, держи. Давай, Christian Savani. No, mocno, ale fałd. Nie wiem, o co tam chodziło Dziowiemu. No właśnie, prawdopodobnie sugerował, że tam teraz Tarastiej gdzieś. No tak, ale dodał, to ale tu absolutnie nie. Chyba trochę przesadził. Muserski. Świetna zagrywka. No w takim momencie te punkty mają swoją wagę. No właśnie, wcześniej zepsucie zagrywki, a teraz do... Rosjanie zdobywają z zagrywki, wtedy zmniejszone od razu o 2 punkty. Savaniego zmienia Bari. No i pewnie od razu zostanie poddany ciężkiej próbie. Ale jeszcze przedtem Mauro Berutto prosi o przerwę. To bardzo długie spotkanie. Jej pół godziny. A przed nami jeszcze mecz Polska-Czechy. Dmitrij Muserski. Też ma sporo błędów, pomyłek w zagrywce.
na swoim koncie. Ale nie w tym momencie. Nie w tym momencie. Przyjęli teraz Włosi. Ważna piłka, blokowany Łasko. Świetna asekuracja Bariego. Block out. I to reprezentacja Włoch będzie miała piłkę meczową. Też sytuacja bardzo trudna dla atakującego. Bari zrobił swoje. Bari tak, no, zachował się w końcówce. Bonifante za Butkiego. I zobaczmy raz jeszcze, bo warto spojrzeć na tę asekurację. Właśnie Andrea Bari. Parodi tutaj wybrnął w bardzo trudnej sytuacji. Bonifante, to jest piłka meczowa dla reprezentacji Włoch. Wołkow zerwał ten atak, ale teraz poprawił się. Zerwane, ale tu ja widzę obrona Bonifante, który tak odbił. Był przygotowany na mocne uderzenie. No tak to bywa czasem. Pierwszego meczbola Rosjanie obronili. Jest przyjęcie Dziowiego. Łasko blokowany przez Wołkowa i Biriukowa. 14 do 14. Odrobili straty Rosjanie. No potrafią się mobilizować w trudnym momencie. Tak, bardzo mocne zagrywki w samej końcówce bez błędu. Mauro Beruta prosi o przerwę. Maksim Michajłow. 14 do 14 w tiebreaku. No, w bardzo ważnym momencie zagrywkę zepsuł. I Włosi mają kolejną piłkę meczową. Dragan Trawica. Biriukow, no zgasła ta piłka przed antenką, Włosi, Łasko, przedarł się przez blok, dobrze się wyasekurował, Budko, jeszcze raz Biriukow. A Budko umie atakować, pokazał to już choćby w dzisiejszym meczu, choć jest rozgrywający. Tak, no tutaj widać, że na swobodzie, tutaj skacze w górę, no jak rasowy atakujący. Tak, no, tutaj była piłka rzucona. Może, ale puścili to sędziowie. Biriukow. No kto wie, czy tam autu nie było. Doskonale broni Sokołow, druga linia, Biriukow, aut. Protestują Rosjanie. Domagając się bloku. No i był ten blok. I był ten blok. Tak, po małym palcu, ale to teraz na zwolnionym tempie oglądamy. Piłka meczowa dla reprezentacji Włoch. Parodi. Bardzo dobre przyjęcie. Taras Kniej zablokowany przez Mastrangelo i Michała Łasko. Włosi wygrywają z Rosją 3 do 2 w tiebreaku. 17 do 15. No i znów na przewagi. 3 sety dzisiaj na przewagi. Ale raz jeszcze powiedzmy, nie było to spotkanie stojące na najwyższym poziomie na pewno. No na pewno to nie jest forma jeszcze ta na Mistrzostwa Europy. Jest jeszcze troszeczkę czasu. Myślę, że będzie dużo wyższa nawet jeszcze w tym turnieju. Włosi wygrywają 3 do 2 z reprezentacją Rosji.
Za kilkanaście, kilkadziesiąt minut spotkanie Polska-Czechy. Zapraszamy Państwa teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomasz Wójtowicz. Tomasz Sędrowski. Do usłyszenia i do zobaczenia. Szanowni Państwo.